Dzisiaj mam ze sobą gościa specjalnego, Joannę Frejus, która jest psycholożką, psychoterapeutką, też w nurcie, zaraz będę na Ciebie patrzę jeszcze trochę na ludzi, też w nurcie, który bardzo, bardzo sobie cenię, w którym też pracowałam, terapii behawioralno-poznawczej, zaraz Wam też Joanna troszeczkę więcej o sobie powie i będziemy mówić o tym, w jaki sposób się nie wkurzać na dziecko, jak nie chce zasnąć, jak pomóc dziecku spać, jak pomóc też sobie. Ale zanim zaczniemy, chciałabym, cześć, dzień dobry, wiedzieć, skąd jesteście? Poznań, Katowice, Irlandia, Opole. I mam taką dla Was jeszcze jedną prośbę. Kto mnie zna, naciśnijcie jeden, a kto zna Joasię, naciśnijcie dwa. Żebyśmy wiedziały po prostu też, do kogo mówimy. A kto nie wie w ogóle, o co chodzi, jest tutaj przez przypadek, to witamy go serdecznie i może... Ciekawe, czy są tatusiowie, bo chciałam powiedzieć, że witamy dziewczyny serdecznie. Jak jest jakiś tatuś, to też go powitamy serdecznie. To również dajcie znać. A ja Wam chwileczkę powiem, skąd się wziął... O, Dominika zna i Ciebie i mnie, widzisz? No widzisz. Skąd się wziął pomysł na to nasze spotkanie? Ja jestem aromaterapeutką kliniczną, to znaczy, że pracuję z esencjami roślin, głównie z olejkami eterycznymi, które według mojego doświadczenia, które mamy też już z tysiącami klientek, według badań bardzo, bardzo mogą pomóc przy wyciszeniu dzieci. I nie będę teraz o tym mówić, może powiem sobie o tym troszeczkę później, ale wiem, że przekraczają barierę krew-mózg, są używane w integracji sensorycznej, pomagają obniżać poziom kortyzolu, pomagają zasypiać i bardzo, bardzo wiele dziewczyn, które ze mną pracują. Dajcie znać, kto będzie z nas miał, kto z Was ma na przykład balsam dobranockę albo nasz spray do poduszek i też jak używacie. Dostawaliśmy wtedy informację, że kurczę, no dziecko mi się budziło w nocy, teraz się nie budzi, mam chłopczyka, który się moczył, teraz się nie moczy. I kiedy zaczęłam zgłębiać temat, okazało się, że owszem, ja Wam mogę pomóc tutaj bardzo z tej takiej biochemicznej strony, ale jest też taki mały kruczek, taki jak emocje mamy. Jak jesteście mamami, to pewnie wiecie, ostatnio kuzynka mi to powiedziała, że dziecko po prostu skubane, jak wyczuje, że masz je położyć, spać. One mają tu radar. Jak wyczuje to skubane, tak jest czy nie? Tak jest, oczywiście, że tak jest. Ułamek emocji, a najbardziej wyczuwa desperację. Najbardziej wyczuwa wejściówkę do kina już kupioną, wiesz. Że już dokładnie. To nie będzie spało, po prostu jak gąbka. I wtedy właśnie pomyślałyśmy tutaj z moim zespołem, że byłoby fantastycznie, gdybyśmy mogły też zaprosić ekspertkę, która pracuje z mamami, pomaga im nie wybuchnąć również, ponieważ będziecie mieć wtedy bardzo fajną synergię. Jasiu, powiesz trochę o sobie? Mogę powiedzieć trochę o sobie. Jestem psycholożką, psychoterapeutką, tak jak powiedziałaś, ja pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym, łączę ten nurt z terapią schematów, z też dużą ilością pracy z ciałem, więc to jest też taka holistyczna praca jednak. Pracuję głównie z mamami małych dzieci. Jak małych? No to jest dobre pytanie, bo właściwie zaczynałam od takiej koncentracji na osobach w połogu, na mamach w ciąży, mamach w połogu, ale właściwie im dłużej pracuję, tym większy jest ten zasięg rażenia tych moich działań. Więc małe dziecko, więc takie, które no, gdzieś czujemy, że jest od nas, no, że my jesteśmy od niego w jakiś sposób zależne, ono jest zależne od nas, więc takie, chodzi o takie relacje, które no, rzeczywiście niosą tak bardzo dużo emocji. Rozumiem. Masz podcast też, wiem. Mam podcast, zapraszamy. Tak. Więc prowadzę konsultacje indywidualne, chociaż tego teraz pewnie najmniej, bo już po prostu nie ma miejsc na indywidualną pracę, ale dużo prowadzę też grupowych spotkań, grupy wsparcia, warsztaty. Mam też taki proces online, do którego można dołączyć, w ramach którego można sobie też o tych emocjach bardzo dużo rzeczy no, przepracować, bardzo dużo sobie uświadomić, wiele technik psychoterapeutycznych poznać. Cieszycie się, że działa się z nami? Mam nadzieję, że tak. Ja tylko przeczytam taki cytat. Nigdy przy dziecku nie mówić, że zaraz go położymy i walniemy się spać na drzemkę. Co z tego, że dziecko ma półtorej miesiąca, w jej rozumie nie da się odpocząć. Jak już tutaj jesteśmy, to mam dla Was jeszcze tutaj kilka takich organizacyjnych informacji, jak ten live będzie wyglądał, żeby była struktura też dla nas łatwiejsza. My jesteśmy w studio,
Też powiem od razu, dlaczego jesteśmy tak ubrane, przez przypadek. Ja się przeubrana w tą sukienkę i ja mówię tak, ale masz dobry gust. I wyciągam taką samą, tylko w innym kolorze. Jeszcze w szmaragdowym, co się okazało, dzisiaj mamy herbatę na dobry sen, to akurat jest z mojej receptury, też jest szmaragdowa, więc to zupełnie jest niezamierzone, ale kilka takich zasad. Na początku porozmawiamy z, ja porozmawiam z Joasią, zadam pytanie, jeśli macie jakieś pytania, cokolwiek, wpisujcie proszę tutaj w, na czacie. Już Monika napisała, że bardzo się cieszymy, więc już czekacie, wpisujcie je na czacie. Ja będę na ten czat zerkać, ale od czasu do czasu, bo chcę się tutaj skupić na naszym gościu i pod koniec spotkania, które będzie trwało około 45 minut, tak sądzę, będą pytania i odpowiedzi. Tutaj mój zespół jest, który mi pomoże je odnaleźć, więc jak będzie mogło odpowiedzieć, to wtedy odpowiemy. Natomiast ja będę zerkać co jakiś czas. Będę sobie też zerkać tutaj na ekranik. On jest po to właśnie, żeby patrzeć na wasze pytania, i żeby ten flow był. Porozmawiamy sobie z Joasią. Teraz już wam proszę, powiedzcie nam, w jakim wieku macie dzieci, co byś chciała jeszcze wiedzieć? W jakim wieku są dzieci, w jakim stanie są mamy tych dzieci? Co mają napisać? Co jest najtrudniejsze? W jakim stanie, w sensie? Emocjonalnym. Co jest najtrudniejsze tam? Co jest jakoś tym... Po co tu przyszłeś tak, dzisiaj? Co jest tutaj sprowadziło? Dajcie znać, bo postaramy się z Klaudyną dzisiaj po prostu was wesprzeć w tym, czego doświadczać. Ja będę tutaj sobie zerkać właśnie. No i co? I bardzo, bardzo się cieszymy jeszcze raz. Samo to, że tutaj jesteście. Wiem, że czasami mamy mają taką tendencję, a jestem złą mamą dla swojego dziecka i tak dalej. I paradoksalnie zauważyłam, że największe rzuty sumienia mają te najlepsze mamy. Bo im najbardziej zależy. Każda mama jest dobra i każda mama... Taką, jaką mamy, to jest nasza mama i staramy się jak najlepiej. I samo to, że tutaj jesteście, to już robicie coś ekstra. I nasi rodzice, nasze mamy nie miały takiej możliwości. Nikt jej nie uczył. I często my też nie do końca mogłyśmy się wcześniej nauczyć. To jest bardzo, bardzo dużo możliwości, bardzo dużo wiedzy, czasami aż za dużo, trudno znaleźć. Trudno wybrać to, co do nas dobre rozwiązania. Uj. Ale mam nadzieję, że będzie fantastycznie. I pierwsza rzecz, zanim jeszcze zaczniemy, pomyślałam sobie, że po całym dniu, jakbyście mi napisały od 1 do 10, jaki macie poziom stresu, ja zawsze na spotkaniach robię takie króciutkie ćwiczenie, które nas troszeczkę uspokoi. Mnie też, bo przyjechałam z Tarnowa do Warszawy. Ty też dzisiaj miałeś szalony dzień, nie spałaś swoją drogą. No, tak, to jest prawda. To jest idealne, po prostu idealne spotkanie dla mnie dzisiaj. Mam co prawda herbatę na uspokojenie, ale tyle adrenaliny. Więc napiszcie od 1 do 10, jaki macie teraz poziom stresu, gdzie 1 to znaczy, że jestem na chillu, niczego nie potrzebuję, jestem tak szczęśliwa że i spokojna, że jestem już kwiatem lotosu, przyszłam tylko sobie z wami posiedzieć. 10 to znaczy, nie możesz już na niczym skupić i masz prawie atak paniki. Więc myślę, że tutaj dziesiątek nie będzie. I teraz pozwólcie sobie, jeśli chcecie, oczywiście to jest moje zaproszenie, takie nasze zaproszenie. Jeśli czujecie się komfortowo, chcecie coś spróbować, to pozwólcie sobie na chwilę zamknąć oczy. Jeśli jesteście, tak siedzicie, to tak fajnie mieć nogi na podłodze. Jak gdzieś tak leżycie i dzieci na was, to przynajmniej tak, żeby sobie mieć tutaj do oddychania miejsce, dobra? I zrobimy coś fajnego, co możecie później swoje starsze dzieci nauczyć, koleżanki w pracy i mamy. 2 minutki tylko. Możecie ze mną robić, to jest tylko zaproszenie. Ja to będę robić naprawdę, więc no dobra, nie musisz, nie musisz, to wiem, jest tylko zaproszenie. Wiem, to jest tylko zaproszenie, muszę. Tylko mówię, że ja się bardzo wczuwam i robię to bardzo intuicyjnie, dawaj. Więc dobra, więc jeśli możesz, pozwól sobie zamknąć oczy i pozwól sobie pomyśleć o jednej intencji, z którą tutaj dzisiaj przyszłaś, z czym, co dobrego więcej chciałabyś wnieść do życia swoich dzieci, do życia swojej rodziny, do swojego życia, jakąś jedną taką wartość. Może to jest spokój, może to jest radość, może to jest odpuszczenie, a może zupełnie coś innego, a może nic nie przychodzi do głowy. I pozwól sobie wyobrazić, że z twoich stóp wypuszczasz korzenie i poczuj swoje stopy, jakie one są. Czy są ciężkie, czy są lekkie?
Czy czujesz bardziej pięty, czy palce? I pozwól sobie wyobrazić albo poczuć, że za każdym razem, kiedy bierzesz wdech, wyciągasz go przez pięty do serca, ciągniesz go z ziemi i oddychasz w swoim tempie. Nie musi być głęboko, nie musi być szybko, nie musi być wolno. Możesz sobie pozwolić wyobrazić, że kiedy oddychasz przez pięty, twoje ciało powoli się rozluźnia, ciągniesz z ziemi wszystko, co jest spokojne i stabilne. Jeśli chcesz, pozwól sobie wyobrazić, że nad twoją głową jest taka kula światła, albo miodu, albo wody. Moja to woda. I powoli, powoli dotyka czubka twoich włosów. Czujesz, jak cię skalp zaczyna swędzieć. Oddychaj sobie przez pięty. Po prostu oddychaj. Cokolwiek jest, to jest ok. Nie musisz mówić tak jak ja, więc masz łatwiej. I powoli ta kula światła spływa teraz na czoło, po policzkach, usta, przez szyję z przodu, z tyłu, przez barki, jakie one są. Czy lewy jest taki sam jak prawy, zauważ. Czy jeden jest może bardziej spięty, to jest ok. Idzie w dół, do serca. Czujesz taką potrzebę, możesz położyć rękę na swoim sercu, podziękować mu, że bije dla ciebie, że cokolwiek się dzisiaj wydarzyło, to już jest historia, twoje serce dla ciebie bije, pompuje krew teraz i żyjesz tu i teraz. I spływa niżej, do przepony, do brzucha, z tyłu pleców, do miednicy, może formuje tam kulę światła. Jak się czujesz twój brzuszek teraz? Czy jest miękki, czy twardy? I tył ud, tył kolan. Moje dzisiaj są spięte, bo sobie nadwyrężyłam. Tył łydek, kostka, stopa. I ze stopy pozwól sobie, żeby spłynęło jeszcze raz do ziemi wszystko. Weź jeszcze jeden wdech przez stopę. Teraz zrobimy jedną rzecz, którą zapraszam cię, żeby zrobić. To jest coś, co bardzo uwielbiam, oddychaj sobie przez stopę. Pozwól sobie jeszcze raz wyobrazić, że u góry masz kulę światła i policzę do trzech. I kiedy policzę do trzech, ona spłynie tak jak zimna woda od czubka głowy do stóp, dobra? Raz, jest, zaczyna dotykać czubka włosów. Dwa, robi się gęstsza, prawie czujesz, że jest nad twoją głową. I teraz uwaga, jak powiem trzy, to robisz szu i spływa do ziemi z całym twoim stresem. Raz, dwa, trzy. Możesz poziewać, jeśli chcesz. Wziąć jeszcze jeden wdech. Otworzyć oczy. Rozejrzeć się po pokoju. Co widzisz? Ja widzę 5 kamer przed sobą akurat i 4 ekrany. Poruszać czubkami palców. Napisz nam, proszę, jak się czujesz od 1 do 10. Teraz, jak było wcześniej, jak jest teraz. To jest bardzo prosta rzecz, którą możecie zrobić w każdym momencie, żeby się troszeczkę zrzucić z siebie ten ciężar. I też teraz się nam będzie bardziej lepiej rozmawiało i lepiej słuchało. Ja tak mogę zaczynać swoją każdą rozmowę. Proszę cię bardzo. Zanim zaczniemy, tutaj jeszcze powiem, Aleksandra napisała, że synek ma 5 miesięcy, Ania 2,5 roku, 6 miesięcy, 2,5 roczku także. Ktoś pisze, nie pomogło, bo mały płacze nad uchem. To nie znaczy, że nie pomogło, to znaczy, że pomoże następnym razem. 6 miesięcy i tak dalej. Niektóre z was napisały, że mają 10 stresu. Myślę, że to nie było 10. Gdyby było 10, prawda, nie byłybyście w stanie napisać, ale bardzo cieszymy. Więc słuchaj, mam taki bardzo, mój pomysł bardzo otwarty. Napisz nam, dziewczyny, co chciałybyście wiedzieć,
co chciałybyście wiedzieć od Joanny, będziemy czytać. I napiszę też, jakie emocje Wam towarzyszą, jak Wam płaczą nad uchem. Tutaj ktoś już pisze, że złoszczę się i wybucham krzykiem. Twojego doświadczenia, jak to jest z tymi emocjami kobiet za sypianiem dzieci? Jakie to są najczęstsze emocje? No, myślę sobie, że to się właśnie pojawiło w komentarzach, że często to jest o tym, że kiedy dziecko nie chce spać, a my czujemy, że to już jest ten moment, kiedy fajnie by było, żeby dziecko już spało, no to pojawiają się te emocje, które są związane z niezrealizowaniem jakiejś naszej potrzeby, dla nas ważnej. Tak? No i najczęściej to będzie złość, to może być też smutek, więc w takim aspekcie usypiania dziecka to będą takie dominujące emocje, że będzie smutno nam, bo na przykład będziemy myśleć o tym, że miałybyśmy potrzeby już samo odpocząć, albo miałyśmy nadzieję na jakieś... Kino, jak mówiłaś. Tak. Bilety do kina. Na jakąś przyjemność wieczorem, nie? Bo po prostu to czas dla siebie, albo po prostu... Wiesz, takie już po prostu odpuszczenie opieki nad drugim człowiekiem. Chociaż chwila dla siebie. I to wszystko są bardzo ważne rzeczy, więc kiedy te wiesz, jedne z takich podstawowych potrzeb tak naprawdę. Na samym dole w sumie często piramidy Masłowa, czy gdzieś niżej, prawda? Też. Tak, no w każdym razie jest to po prostu bardzo ważne. Tak? I więc nic dziwnego, że kiedy taka potrzeba nie jest realizowana, to pojawiają się trudne dla nas emocje. Smutek, bo miałam nadzieję i to się znowu nie uda. Często za tym idzie jakaś taka opowieść, że no tak, oczywiście, znowu jestem z tym sama, znowu nikt mi z tym nie pomaga. A czasami to nie jest smutek, tylko czasami to jest złość, tak? Bo dlaczego ty mi to robisz? To jest trudne, nie? Jakoś, że my często przeżywamy złość, okej, na sytuację, w porządku, ale też mówiąc wprost, złościmy się na to dziecko, które po prostu nie chce zasnąć. I myślę sobie, że to jest ważne, żeby usłyszeć, że tak się dzieje, że to ma prawo tak być, bo kiedy my bardzo potrzebujemy odpocząć, już się wylogować, chociaż na chwilę z tej roli mamy i nie możemy tego zrobić, no to po prostu dochodzą do głosu trudne emocje, bo nasze ważne potrzeby nie są zrealizowane. A czy są jakieś dobre emocje, które towarzyszą? I na przykład to wspólne, tak sobie o tym myślę, że to wspólne zasypianie z dzieckiem może spełniać inne nasze potrzeby, nie? No, też. Tak, że tak. Też pozytywne dziewczyny mogą być, nie mówmy tylko, że wszystko jest. Oczywiście, że tak. Myślę sobie, że wiele z nas będzie doświadczać, szczególnie kiedy to się dzieje, wiesz, myślę sobie, że to, co ty mówisz, to się dzieje wtedy, kiedy to dziecko zasypia planowo. Już wtedy, rozumiem. To wtedy na pewno znacie te momenty, kiedy tutaj po prostu frustracja, zaśnij, już zaśnij, kiedy ty w końcu zaśniesz, odliczanie w ogóle od końca poprzedniej drzemki aż do momentu, kiedy znowu dziecko zaśnie, tych minut, a czasami sekund, kiedy już to się wydarzy, a potem dziecko zasypia, a ty wyciągasz telefon i oglądasz zdjęcia dziecka. I się nie budzi i nie ma numer dwa powtórki z rozrywki. Tak, ty wyciągasz telefon i oglądasz zdjęcia tego dziecka, tak? Albo robisz wszystko, żeby się tam wyplątać z objęć tego dziecka, a potem stoisz i patrzysz, Boże, to jest piękne, jak tak śpi, nie? Więc myślę sobie, że to jest ważne, żeby pamiętać, że to jest też okej, że jest dużo tej ambiwalencji emocji, że możemy czuć jednocześnie jakąś złość, jakiś smutek, ale też po prostu jakąś miłość do tego dziecka, nie? I takie wzruszenie, szczególnie kiedy ona już zasnęła. A z psychologicznego punktu widzenia, właśnie z twojego doświadczenia też, bo też jesteś praktykiem, to jest dla mnie bardzo ważne. Jakby punkt widzenia, jedna praktyka to druga. Co zrobić? Co mama może zrobić z takimi emocjami? Czy można sobie jakoś praktycznie pomóc? Co można zrobić z tym? Wiemy, że to jest okej, ale jednak jest to męczące, nie? To no poczucie winy, tak. I tak dalej. Tak. Więc przede wszystkim potrzebujemy pamiętać, że właśnie, że to się może dziać. Nie? I że my potrzebujemy często zauważyć, że to się dzieje, zanim dojdziemy do momentu, kiedy już wybuchamy, nie? Kiedy już jest... Kiedy? Czyli to jest przed tym, jak dziecko kładziemy, już w momencie, kiedy go usypiamy? Myślę sobie, że to jest ważne, szczególnie w kontekście złości, żeby zauważyć, że my jesteśmy w jakiś sposób nie w pełni w swoich zasobach. Co masz na myśli?
Czyli jeżeli na przykład miałyśmy trudny dzień, a umówmy się, jak jesteś mamą małego dziecka, każdy jest to, trudny. Tak, to trudny dzień to nie jest coś takiego, co się zdarza jakoś niesłychanie rzadko. Tak? Więc jak wiemy, że miałyśmy trudny dzień i że już jesteśmy na koniuszku, to warto, zanim się już wybierzemy do tego łóżka, czy zabierzemy się za to usypianie, warto najpierw o siebie zadbać. Warto sobie te swoje emocje spróbować najpierw wyregulować. W jaki sposób? Można poprosić inną osobę, jeżeli jest w zasięgu, żeby ona przejęła na trochę dziecko, po to, żebyśmy my się mogły trochę wyregulować, pooddychać. No to zrobiliśmy teraz, prosta rzecz. Tak, napić się herbaty, zrobić jakąś relaksację, po to, żeby trochę stonizować ten układ nerwowy, żeby nie wchodzić w to usypianie w takiej, na takiej właśnie silnej adrenalinie, że ja muszę szybko, bo będzie nam trudniej wtedy, nam będzie trudniej wytrzymać, kiedy ten proces usypiania naszego dziecka się będzie wydłużał, ale z drugiej strony nasze dziecko też będzie wyczuwało, że my jesteśmy pobudzone. Pamiętajmy o tym takim mózgowym Wi-Fi, tak? Że my się jako ssaki łączymy jednak ze sobą i kiedy my jesteśmy pobudzone, kiedy my mamy wyrzut kortyzolu, kiedy mamy wyrzut adrenaliny, to jednak jest tak, że to nasze dziecko, co ma w ogóle, co jest bardzo sensowne i bardzo logiczne, nasze dziecko jest w stanie to w którymś momencie, na jakimś etapie tego naszego pobudzenia, to wyczuć i samo też może przestać być spokojne. Może czyli wolniej znaczy szybciej, że te 5 minut, które weźmiemy, może nam zaoszczędzić nie tylko frustracji, ale też tak. Czyli po czasu. Pierwsze, tak, po pierwsze takie próba takiego wyregulowania się, zanim my w ogóle podejdziemy, tak, podejmiemy próbę usypiania. Po drugie, nie stawiajmy sobie tych poprzeczek. No, próbujmy sobie, ja wiem, że to jest też trudne, nie? Chciałam powiedzieć, próbujmy nie planować sobie rzeczy na ten moment taki blisko, jakoś na granicy tego usypiania, ale wiem, że to jest też czasami ważne, tak, żeby sobie coś na wieczór zaplanować. Próbujmy sobie nie robić tej presji. Próbujmy po prostu ten akt usypiania, niech on się toczy swobodnie, niech tam w głowie będzie raczej taka narracja, że okej, w porządku, nie zawsze nam się udaje zasnąć tak szybko, jak tak, temu dziecku się w zasadzie nie zawsze udaje zasnąć tak szybko, jak ja bym tego potrzebowała. Tak może być, to jest po prostu ten dzień, kiedy to się nie udaje. I staram się po prostu nie przyspieszyć tego procesu. To jest turbo trudne, tak? Po prostu jak planujemy swój dzień czy swój wieczór, to próbujmy robić to z takim marginesem błędu, tak? Że moje dziecko może dziś nie zasnąć w 15, 30, 40 minut. Może będzie to ten dzień, kiedy ono będzie potrzebowało więcej czasu. W porządku. Bardzo ważnym aspektem w ogóle całego usypiania są oczywiście rytuały, nie? Takie wieczorne, kiedy my wprowadzamy w ogóle to. Czasami ta nasza frustracja z tego, że dziecko nie chce spać, wynika z tego, że my próbujemy jakoś zachęcić to dziecko do spania wtedy, kiedy ono w ogóle nie jest jeszcze w nastroju. Ono jeszcze nie zdążyło w ogóle zakumać, że to jest ten moment, kiedy idziemy spać. Nie? Więc wydłużamy ten rytuał, a być może jesteśmy w stanie ten rytuał ułożyć tak, żeby on też był dla nas w jakimś stopniu przyjemny. Czyli z jednej strony to, co mówisz ogólnie, jest mi bardzo bliskie pod kątem tego, co mówisz o regulacji układu nerwowego, bo z tym, co ja pracuję, to jest właśnie bardzo często związane z regulacją układu nerwowego. I jeszcze jako ciekawostka powiem, z punktu widzenia takiego ziołoznawczego, że tak to mnie teraz zainspirowało, że na przykład dla małych dzieci jest wiele ziół, których nie możemy stosować u małych dzieci, czy nawet olejkowe też, bo są za malutkie. Ale pośrednio możemy w ten sposób zadziałać, czy nawet delikatnie jakby tutaj zapałem, czy regulacją właśnie tego układu nerwowego. To jest jedna rzecz. Masz jeszcze jakiś inny pomysł, z którym się chciała podzielić? Tak, to było o takim, wiesz, przygotowaniu. Czyli nie? Czyli najpierw musimy psychicznie przygotować, że tak. Może być ciężko, a nie musi? Tak, tak. Czyli zobacz, to jest o takim przygotowaniu siebie, swojego układu nerwowego, jakoś zachęcaniu siebie najpierw do takiego uspokojenia się, żebyśmy mogły w miarę spokojnie. Ile to trwa według ciebie? Jak ktoś jest doświadczony, że tak to powiem, bo czasami dziewczyny mówią, ja mówię, weźcie, chodź sobie poddychać przez pięty, nie mam czasu, kiedy się wysikać. No. Myślę sobie, że... Jaka to inwestycja czasowa? Jeśli mam być szczera, to jest inwestycja czasowa na poziomie 2 tygodni. Dwóch tygodni, czyli codziennie przez 2 tygodnie, żeby nawyk coś budować, ale ile to czasu wymaga? 10, żeby tak samemu sobie tą
Nie, to zależy. Okay. Każdy z nas ma inny układ nerwowy. Mm-hmm. Znaczy z jednej strony ten sam. Tak, jasne. Ale z drugiej strony zupełnie inne uwarunkowania temperamentalne i ja mogę mieć zdolność wyregulowania układu autonomicznego w 10 sekund, bo praktykuję tak. mindfulness i ćwiczenia oddechowe od lat. Tak, to jest prawda. Tego nie robi i ma inne uwarunkowania temperamentalne, łatwiej się wzbudza, trudniej się koi, mm-hmm. będzie potrzebować 40 minut i to jest jakby też okej. Okay. I trochę nie warto się z tym kłócić i spierać, tylko raczej szukać takich rozwiązań, które będą mi pozwalały zrobić tak, jak ja potrzebuję. Nie? Mm-hmm, dobrze, to rozumiem. To jest ta pierwsza faza. Tak. Często jest... dziewczyny robią tak, że na przykład... Zerkam, przepraszam, tutaj piszą. No, na przykład to tata kąpie dziecko, nie? Mm-hmm. I wtedy, nie wiem, jak wasze dziecko, moje dziecko potrafi się kąpać godzinę. Więc dla mnie to jest taki czas, kiedy ja sobie siadam z herbatą. Napiszcie, ile się kąpie wasze dziecko i kto je kąpie. I kto je kąpie. I dla mnie to jest taki czas, kiedy ja się jestem w stanie właśnie wyciszyć, uspokoić, pooddychać, poczytać, coś zrobić dla siebie. Nie, nie tam ogarniać kuchnię i coś tam jeszcze, tylko właśnie to jest taki mój czas na wyciszenie i ja wtedy wiem, że wchodzę w to usypianie mojego dziecka na spokojnie. Poza tym, jak macie jakąś książeczkę, której nie znosicie, to po prostu nie czytajcie jej. Pro tip. Tak. Po prostu znajdźcie takie książki. Ja mojemu dziecku od maleńkości czytam takie książki, które dla mnie są znośne. Rozumiem. Okej, okay, nie dokładamy sobie. Więc to jest jakoś o tym. Dla mam bardzo małych dzieci pro tip jest też taki, że mamy kogoś w pobliżu, kto, jak dajemy znak, sygnał pod tytułem za sekundę wybuchnie mi głowa, to od nas przyjmuje dziecko. I wie bez, rozumiem, tak. Bo wie, że to jest jakby po prostu sytuacja awaryjna. Tak, bo to się naprawdę zdarza. Ja mówię szczególnie o mamach bardzo małych dzieci, ale przecież to może być w każdym momencie. Po prostu potrzebujemy czasami takie mieć możliwość... Dolać się bata? Takie, dawaj, to nie pijesz w ogóle, będziesz miała... A pijesz, myślałam, że będziesz miała chrypkę potem. Więc to jest też ważne. Okej, więc to są takie przygotowania. Mhm. Trochę przygotowujemy sobie to pole. Wiemy, że my potrzebujemy się dobrze czuć, żeby nasze dziecko mogło się też... I co dalej? Czuć. Na przykład jakiś... A potem jest pole bitwy. I tutaj bardzo ważne jest to, żeby... To jest może, kurczę, to może będzie trudne, co powiem, ale to jest bardzo ważne, żeby siebie rozumieć, żeby mieć dla siebie czułość. Nie? My się często koncentrujemy na tym, że ja muszę być taka czuła dla tego mojego dziecka i to jest prawda, ale myślę sobie, że to jest nie do końca możliwe, kiedy my nie mamy tej czułości dla siebie. I jak my będziemy z tym dzieckiem na przykład leżeć w łóżku albo chodzić je lulać, bujać, czy cokolwiek tam robimy w ramach naszego rytuału, z taką myślą, że jestem beznadziejną matką, wszystkie dzieci na całym świecie już dawno śpią, tak. Tam nieważne jaka strefa czasowa, nie? Wszyscy już po prostu dawno śpią, wszystkie matki to na pewno te wszystkie swoje dzieci usypiają w 15 minut, tam taka influencerka na Instagramie to pisała, że nigdy nie usypiała swojego dziecka dłużej niż 15 minut, bla, 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 bla. Jak my będziemy to robić z taką opowieścią w tej głowie, to, no to nie ma innej opcji, te trudne emocje się muszą pojawić, tak? To, jak myślimy, wpływa na to, jak się czujemy. Więc to, co my potrzebujemy w trakcie tego usypiania robić, to trochę monitorować, co ja sobie myślę. O sobie. No tak. I teraz zobacz, ja sobie czyli z tego, co mówisz, to jeśli tak przerwę, to jest taki bardzo świadomy proces tego usypiania. Bo jakby z jednej strony jesteś w tym, ale z drugiej strony też obserwujesz siebie. No i teraz zobacz. Jak ja sobie robię cały taki roast, nie, o sobie, że co to tam, jak to tam inne mamy lepiej, jak to jestem beznadziejna, że mi nie idzie, a jak to moje dziecko mnie w ogóle nie lubi, bo nie chce spać, a przecież mi zależy. Czemu mi to robisz? Czemu mi to robisz i tak dalej, to nie ma opcji, pojawiają się trudne emocje. Smutek, złość, jeszcze coś tam, tak? Poczucie winy i tak dalej. I teraz znowu jest kolejny punkt, który my potrzebujemy bardzo świadomie do tego podejść. Potrzebujemy wyłapać pierwsze sygnały, że już mi tam po prostu, zależy jak kto czuje, tak? Ja na przykład jak czuję złość, to mam taką kulę ognia, nie? I o, ja już czuję, tam się coś zapala. Bardzo często jest z ogniem w ogóle powiązany, to jest dość łatwo zweryfikować. I też jak będziecie sobie często robić te ćwiczenie, nawet które dzisiaj robiłyśmy, to zaczniecie z czasem zauważać, gdzie różne wasze emocje są w ciele. Nie? No właśnie, bardzo, to jest bardzo ważna umiejętność, to bardzo warto ćwiczyć. No i teraz, jak ja usypiam to dziecko i myślę sobie te wszystkie różne niefajne rzeczy, zaczynają się pojawiać emocje, to co my z tym robimy?
Najczęściej idziemy dalej w myślenie, no tak, a teraz jeszcze się wkurzam. Co za matka się wkurza, jak usypia dziecko? Jaka matka się wkurza na swoje dziecko? Tak, to jest tak? Nakręcanie się dodatkowo. I nakręcamy się, kręcimy się w tym kole. I teraz co my możemy zrobić konkretnie, żebyście mogły wyjść z czymś bardzo konkretnym dzisiaj? To możemy się w tym zatrzymać. Okay? Możemy usłyszeć siebie w tych myślach i powiedzieć stop. Okay? I spróbować pomyśleć inaczej. Bo oczywiście nie da się wyłączyć myśli, nie do tego zmierzamy. Potrzebujemy trochę przesunąć się na inny tor. A myślałaś o tym, bo jakby wydaje mi się, że to trudno zrobić, jak już jesteś w środku, przynajmniej za pierwszym razem tej bitwy, ale tak sobie teraz pomyślałam, co mi przyszło teraz tylko tak do głowy. No. Na przykład może można sobie zrobić jakieś takie małe karteczki do siebie w momencie, kiedy mamy dobrą emocję i sobie o tym też gdzieś przypomnieć, nie? Można, oczywiście, że tak. Ja to proponuję w taki sposób, żeby się zatrzymać i pierwsze co zrobić, to nazwać sobie tę emocję. Nie? Że ja nie przeskakuję od razu do takiego, jestem beznadziejną matką, bo się wkurzam, tylko żeby sobie to najpierw nazwać. Tak? Okej, okay, czyli to co czuję, to jest złość. Czuję złość. Mhm. Potem zobaczyć siebie w kontekście. Czyli? Czyli okej, okay, złoszczę się, bo... Zależało mi na tym, żeby zobaczyć ten film, a on się zaczynał o 20, a teraz jest 28, a ja nadal jestem tutaj. Tak? Mm-hmm. Faktycznie ma prawo mi być przykro, mam prawo się złościć, ma prawo. Czyli najpierw uczucia w ciele. Zauważam, co się dzieje. Tak, no tak, nazywam to sobie, potem próbuję to zrozumieć. Nie? Skąd to się wzięło? Tak, skąd to się wzięło? Dobra. Możesz sobie zapisać, bo to są bardzo proste rzeczy, one się wydają tak. To są rzeczy, które są. Tak proste, że wydaje się, że są za proste i że na pewno musi być coś bardziej skomplikowanego. Nie. Tak się czasem wydaje. Specjalnie, wiesz, się to jak układa zaczniecie, w modelu, żeby to w ogóle oczywiście. Ale jak zobaczycie, jak teraz jeszcze pomyślałam, bo widzę, że to jest ten model troszkę behawioralno-poznawczy teraz. Ja korzystałam dużo z psychologii, znaczy z terapii behawioralno-poznawczej i to taka, może to dla was pocieszające, ale jak się tylko nauczycie przy dziecku, będziecie mieć umiejętność na całe życie. No tak. W każdej sytuacji innej. Tak. Więc możecie to pomyśleć sobie, że uczycie się też wy czegoś od dziecka. Tak. Coś na całe życie wam to pokazuje. Tak, to jest w ogóle to fajna jest fajne. Rzecz. Jak przychodzą dziewczyny do mnie na warsztaty albo właśnie uczestniczą w kursie, to jest też bardzo ważne. Ja mam świadomość, że to, co one stamtąd zabierają, to, co dla siebie biorą, to jest na całe życie. To nie jest na teraz ten krótki wycinek, kiedy jestem mamą mojego dziecka. To jest już na zawsze. Bo regulacja emocji będzie dla nas działać dokładnie tak samo przez całe życie. No i dobra, jak już sobie nazwałyśmy to, że dobra, oto się wkurzam po prostu najbardziej na świecie. Jak już sobie powiedziałyśmy, dobra, mam powód, żeby się wkurzać, to kolejny punkt, który możemy sobie, do którego możemy pójść, to jest po prostu siebie zaakceptować w tym. Dobra, okej, wkurzam się, bo mam powód, żeby się wkurzać. Inna osoba na moim miejscu też by się pewnie wkurzała, to jest okej. Okay. Mhm. A potem mogę dla siebie zrobić coś, co mnie w tym wkurzeniu wesprze. Tak? Czyli jak ja już to nazwałam, zaakceptowałam, zrozumiałam w ogóle skąd to przyszło, to mogę coś dla siebie zrobić. Nie? No i teraz pytanie, co możesz zrobić, jak leżysz z małym dzieckiem? O, wiele rzeczy możesz zrobić. Podpowiadaj, zainspirujmy zacznij siebie. Jak? Zacznij ty, znaczy ja powiem tak, okay. Jeśli chodzi w ogóle o dzieci, ja mam młodszą siostrę, 16 lat młodszą siostrę, więc trochę przez mgłę pamiętam, ale coś się z nią naspałam i nabujałam, okay. To jest moje. Wiem, że to nie to samo, co bycie mamą i musisz to robić codziennie, ale też się nią dużo opiekowałam, rzeczywiście. I to, co my w ogóle bardzo dużo robimy i wiem od dziewczyn, z którymi pracujemy, to albo to, co robimy, to robimy rzeczy związane często z masażami stópek, na przykład swoich i dziecka. Pracujemy ze swoich i dziecka? Tak. Ciekawe. No, tak, dobra. No. Bo to też jest w ogóle dotyk, jest bardzo, bardzo ważnym bodźcem, ale zwłaszcza dotyk, na przykład, przynajmniej ja tak bardziej od regulacji układu nerwowego, bardzo delikatny. No. Chodzi o to, że im jest bardziej delikatniejsze, to tym łatwiej możemy wyregulować sobie te uczucia. Czyli mówisz, że można znaleźć jakiś taki, bo to się łączy z na przykład moją propozycją, bo ja sobie jakoś wzięłam taką technikę z self-compassion, że znajdujesz taki gest, który cię wspiera, który możesz dla siebie zrobić w momencie, kiedy jest ci bardzo trudno. I on jest w jednym miejscu zawsze, czy różnie? Nie, nie, osoby, wiesz, wybierają sobie coś. To może być gest, to może być zdanie, które jesteś w stanie do siebie powiedzieć. Taka kotwica jakby, tak? Taka kotwica,
trochę kotwica mi się kojarzy z takim, że zarzucam kotwicę do tu i teraz, a to zdanie, takie wiesz co, takie zdanie wsparcia, coś takiego przyjemnego, otulającego, co ja jestem w stanie do siebie powiedzieć wtedy, kiedy mi jest trudno. I czasami nie dla wszystkich to działa, jak sobie powiesz, dobra, wszystko jest okej, oddychaj. Czasami niektóre z nas wolą mieć gest, nie? I zobaczcie, czy jak jest wam trudno, to czy nie macie jakiegoś takiego gestu. Często to jest na przykład ktoś siebie przytula, nie? Albo coś tam. Więc warto sobie coś takiego znaleźć i to dla siebie w tym momencie zrobić. Ja mam dla was taką propozycję. Bo my tutaj gadamy i gadamy. Ja też wam zaraz tutaj powiem troszeczkę bardziej, jak my pracujemy. Ale jak tak zamiast gadamy sobie, to może zapraszam was do tego, skoro robimy różne, skoro robimy sobie różne rzeczy, gdziekolwiek siedzicie teraz, to dlaczego nie spróbować znaleźć sobie takiego miejsca teraz. Tak, albo zdania. Jak macie takie zdanie, to... Ja tutaj na przykład lubię bardzo. Może być zdanie, może być coś w ciele. Jak pracujemy na przykład z... Ale to musisz tak, że dziecko jeszcze trzymasz. Ale teraz, żebyś poznał swoje ciało. Trzymasz czy nie trzymasz? Dajcie znać, czy macie dzieci, czy nie trzymacie. To też jest trudno od razu się nauczyć. No, bardzo trudno. Jak jeszcze dziecko trzymasz? Często jest tak, że najpierw się uczymy na sobie, żeby potem zadziałać w ekstremalnej sytuacji. To jest fajne, mamy często mówią, że niby przytulają dzieci, że dzieci do siebie, ale tak naprawdę to one się do tych dzieci w takich trudnych momentach przytulają, to też warto pomyśleć. Nie? Czyli z tego, co powiedziałaś, tak podsumowując, z jednej strony jest to rzecz do przygotowywania wcześniej, co jest dla mnie bardzo, bardzo... też inspirujące, jest bardzo bliskie. Drugi jest ta część poznawcza. Tak, czyli rytuał wieczorny jest nie tylko dla dziecka, ale też dla nas samych. Mhm. Tak, potem praca poznawcza. Co ja myślę wtedy, kiedy się tak czuję, nie? Niefajnie. To jest akurat, co mówisz, jest bardzo fajne, bo jeśli na przykład, kiedy my pracujemy w aromaterapii, to bardzo często pracujemy też z silnymi emocjami u mamy albo u dzieci, ze zmysłem węchu. On jest taki najbardziej podstawowy, bo często tak, że jesteśmy w silnych emocjach i nie mamy doświadczenia, to nawet nie czujemy, co to za emocje są. Mhm. Często tak jest. I na przykład jak pracujemy, ja wam też tutaj powiedziałam, że wam troszeczkę powiem też, z jakimi mieszankami my pracujemy, więc na przykład jak pracujemy, czy dziewczyny, które u nas pracują albo które mają nasze mieszanki, to w tej fazie preparacji to bardzo często używamy takich już mikstur gotowych na poduszki. Z czym pracujemy? Powiem ci ciekawostkę. Z mandarynką i czytałam, że to jest taki bardzo ciekawy olejek, który obniża poziom kortyzolu i słuchajcie, robili, skąd wiadomo, że dziecko uspokoi, kładli dziecko na fotel dentystyczny sześciolatka, mierzyli poziom kortyzolu ze śliny i potem kładli to samo dziecko na ten sam fotel dentystyczny i dodawali troszeczkę olejku z mandarynki. I się okazało, że ten kortyzol ze śliny ma dużo niższy poziom, nie? Dla mnie w ogóle zapach wczesnego macierzyństwa to jest zapach lawendy. Jakoś te, ona mi się bardzo kojarzy z tym rytuałem wieczornym i też pamiętam, jak mój syn był taki malutki, to wtedy lawenda królowała. Gdzieś tę lawendę się rozpylało i mi się tak kojarzy. I to jest ciekawe właśnie, bo jak robimy na przykład z lawendą, przynajmniej jak ja pracuję z mieszankami, to trzeba dać jej malutko. Badasz jej dużo, ma zupełnie przeciwny efekt. I można się pobudzić i się naćpać. I to jest bardzo podobne, co mówisz, bo czasami ktoś mówi tak, do mnie piszą, lawenda na uspokojenie powinna być rzeczywiście, ona reguluje układ nerwowy. I mówię tak, Klaudyna, nie mogę spać, więc co robię? Już jestem pełna gotowości do spania. 3 litry lawendy po prostu. Wiesz co, wystarczy tak naprawdę 15 kropli, 30 dać, bo to jest tak naprawdę no już kilkaset herbat lawendowych. I to troszeczkę jest podobne tak jak do dzieci, bo jak dziecku spiam, to jedno, ale jak ktoś ma problemy ze snem, to też robi to zadaniowo. Muszę iść spać. Biorą i tak, ja odwozmę lawendę, będę spać. No a ta presja, to już od strony psychologicznej, ta presja, że ja muszę, to jeszcze no to gorzej. Jest, to jest pierwsze, co w ogóle wyłączamy w terapii snu. I właśnie wtedy masz ewidentnie pobudzenie układu nerwowego. No tak. Więc jak dla dzieci się daje lawendę, to się daje bardzo malutko, w dużych ilościach i przyznaję, że niektórzy to wykorzystują celowo, ale to już jest wasza, że tak to powiem, wasza odpowiedzialność. Dużo, dużo też jest badań z wetiverią, którą też się właśnie w stópki wciera czy w balsama. Dla dzieci moczących się, mających koszmary, też je stosuje. Z czym jeszcze pracujemy? Z ilangiem.
Ilang jest głównie przy anxiety, przy właśnie takich napadach lękowych, też obniżający poziom kortyzolu, ale to, co właśnie widzę u dzieci ze snem, rzeczywiście to jest największe przygotowanie tego miejsca i mentalnie, i fizycznie, rzeczywiście. Tutaj my z tym zapachem też pracujemy, później nam piszą dziewczyny, że nie wstały do pracy, więc nastawiacie sobie budziki. To jest jedna rzecz. I właśnie przy moczeniu dzieci dużo też z tego korzystamy. No i tutaj jakoś padło to w innym kontekście, ale też to jest ważne, żeby pamiętać dotyk. Nie? Im mniejsze dziecko, tym ten dotyk jest ważniejszy, tym będzie większą rolę taką kojącą pełnił. Więc jak macie dzieci, które no, nie chcą spać same w łóżeczkach, to się nie dziwcie, bo to po prostu... Sama nie lubię spać sama w łóżku właśnie. Swoim, z kotem sypiam. Oczywiście są osoby, które... Nie tylko z kotem, bo... Czasem nie idźmy w tę stronę. Nie idźmy, dobra. Bo pomyślałam, że to dziwnie. Dobrze. Dobra. Już jest późno, tak. Słuchajcie. Czasami mam takie oczekiwanie, że to dziecko właśnie ma spać samo i tak dalej. To jest biologicznie, mam tak zapisane, że im mniejsze dziecko, tym bardziej będzie potrzebowało tego właśnie dotyku kojącego, a w ogóle dotyk skóra do skóry. I my dorośli też go potrzebujemy, bo malutkie dziecko, zobaczcie, ono jest takie wykochane, wycałowane, cały czas je dotykamy. A siebie zazwyczaj, to jest w ogóle na inny temat, nie? Ale również bardzo bliski, że też starszym osobom, czy w ogóle nam brakuje tego dotyku, ale nie takiego dotyku, że ktoś coś od nas chce, nie jakiegoś seksualnego dotyku, tylko takiego po prostu dotyku, że po prostu jestem tutaj dla ciebie z dotykiem, z uważnością i to możecie sami dla siebie nawet takim prostym rytuałem zapewnić. Tutaj Joasia pisze, moje dziewczyny uwielbiają mizianie i masaże. Jakbyś napisała, Joasiu, jakie masaże, bo tutaj cię coś zaskoczy, mnie zaskoczyło, masowałam im twarz. O, no oczywiście. Przepraszam, że sobie dały, nie każdy daje. Tak, że sobie dały, to tak, ale to w ogóle nie ma nic zaskakującego. Nerw wagalny, taki najważniejszy dla naszego układu autonomicznego, unerwia nam twarz. Więc właśnie... Wszystko pozwala. Tak, jak dziecko pozwala, to jak najbardziej, a jak dziecko nie pozwala, to same sobie masujmy twarz. Teraz to jest bardzo popularne, tak. Te wszystkie masaże takie, które no co tam, liftingują, tak? Okej, dobra, spoko. Trend masowania twarzy jest super ważny, bo często nawet nieświadomie dzięki temu sobie koimy układ nerwowy. Ja wam powiem, wiem, że już tutaj zaraz dojdziemy do pytań, ale bo z dygresji mówię tak z Joanną, żebyśmy w ogóle nie zeszły. Jako ciekawostka powiem, moja mama bardzo dużo sobie masuje twarz, ma ceratem dziurawcowym, a ma układ nerwowy zjechany po covidowo. I to jest coś, co była jedna z rzeczy, której pomogła, a nigdy nie była taką osobą, zawsze się kojarzyło masaż twarzy, czy często też nawet aromaterapia, to się kojarzy, że no to jest coś takiego dla przyjemności. Ale jak pracujemy z ziołami, z masażem, z dotykiem, z też tymi, ja osobiście pracuję z aromaterapią, to są normalnie ziołowe remedia i to nie jest dla przyjemności, to działa na autonomiczny układ nerwowy. Jaka jest jedna rzecz, którą byś chciała, żeby jeszcze dopowiedzieć, bo chciałam przejść do pytań, a mamy dużo fajnych pytań. Co ja bym chciała dopowiedzieć? A ja poczytam. No. Mizianie po grzbiecie nosa, o tutaj, i brwiach działa u nas cuda. No. Szczotkowanie na sucho z pytajnikiem. Świetnie. Nie wiem, czy dzieci nie. Dzieci nie. Dzieci no nie. Właśnie. Nie szczotkujemy na sucho, ale siebie w tych momentach, kiedy siebie przygotowujemy, siebie koimy jak najbardziej, tak? Zakończenia interocepcyjne w skórze właśnie. Kiedy pobudzamy, one wysyłają właśnie takie sygnały interoceptywne o, uwaga, poczuciu bezpieczeństwa. Więc ale na przykład jak szczotkujesz, szczotkowanie, to słyszałaś o tej teorii, żeby w stronę serca szczotkować zawsze, czy to według ciebie? Bez szum tej teorii, tak, nie wiem, czy... Natomiast tak słyszałam, ale nie jestem pewna, dlaczego tak jest, na pewno pod kątem pobudzania zakończeń nerwowych w skórze, tak. To jest dobry pomysł, ale już w którą stronę, to ja już nie wnikam, to pewnie fizjoterapeutki albo pewnie kosmetolożki. Nie wiem, czy to nie jest tak tradycyjnie bardziej, że po prostu w stronę chyba serca. Tak, no. Jakieś kierowanie limfy albo coś. Tak mi się wydaje, że to już nie jest słonką. Tak, no ja. Ale jak najbardziej, tak.
Dobrze, i dużo pytań, bardzo dużo, ale widzę, że na częściowo już odpowiedziałyśmy częściowo, bo one były z różnych tutaj. Jak nie wybudzać, gdy dzieci krzyczą, ja jestem zmęczona. Jak nie wybuchać złością, gdy dzieci krzyczą, jestem zmęczona. W sumie dużo o tym mówiłyśmy. Mówiłyśmy o tym, to warto te kroki, o których mówiłam, po kolei zrobić. Plus tutaj takie działania. No bo wiecie, ta praca poznawcza, takie kojenie siebie, dodawanie sobie otuchy, to jest ważny element, ale jednocześnie on jest bardzo trudny do zrobienia w momencie, kiedy już po prostu nam paruje głowa. W takich momentach potrzebujemy zadziałać już na ten układ nerwowy albo szczerze zrobić cokolwiek, co jest dla nas możliwe, bo złość działa tak, że no, odcina nam to czoło, tak? Tak się mówi, że czoło odpada w złości, więc mamy ograniczoną możliwość racjonalnego działania i wtedy to, co my, to czego my się uczymy w gabinecie, to ćwiczenia oddechowe, tak? Czyli poprzez oddech wpływamy na ten układ. Ja wam mogę pokazać, bo też nie wiedziałam, że to pytanie będzie, ale w przypadku złości to się podobnie też robi, w przypadku takich mocnych właśnie lękowych, to co ja przynajmniej pracuję, bierzesz sobie, bierzesz stopy, to ćwiczenie, które robiliśmy z oddychaniem przez pięty, tylko dobrze sobie wcześniej poćwiczyć, bo jak ty jest zła, będzie ci trudno sobie wyobrazić w ogóle pięty. I to co robimy, tutaj mam akurat na dobry sen, ale mamy też na silne emocje, bierzesz, oddychasz przez pięty i jedziesz z olejkiem. To jest akurat, to jest bardzo szybko regulujący układ nerwowy, bo masz oddech bez tej funkcji poznawczej też, którą jest ciężko, kiedy jesteś w złości. To się też używa w aromaterapii klinicznej przy atakach paniki, ale też wcześniej trzeba sobie wyćwiczyć. Rzeczywiście. Myślę, że połączymy to z wyjściem na chwilę, czyli to jest to, co powiedziałam, że przekazujemy na momencie, gdzie dziecko komuś innemu po to, żeby siebie wyregulować, to... I to dwie minuty, macie bardzo konkretną rzecz. Bierzecie sobie to oddychanie już teraz. Myśmy robiły rok temu takie wyzwanie, jak przestać buchać złością. Mieliśmy 20 tysięcy dziewczyn i uczyliśmy je oddychać przez pięty i w ogóle różnych jeszcze innych technik. I właśnie też używaliśmy aromaterapii i dziewczyny mówią, że mój najlepszy testimonial, zawsze dresi na męża na wakacjach. Tego roku ma pierwsze wakacje, na których nie krzyczałam, bo nie wybuchałam złością. To są drobne rzeczy, tak na siłowni. To jest oddech i tutaj akurat właśnie ten... układ nerwowy też można sobie wyregulować w ten sposób. Taka wskazówka, ten oddech powinien być do dolnych żeber. Czyli nie do klatki piersiowej, bo tutaj to, co jest ponad przeponą, to nam uruchamia układ nerwowy. A ten oddech kierujemy do dolnych żeber. Dominika pyta, i to jest trudne pytanie. No. Ale dzisiaj będziesz nim bardzo dobrze rezonować. Oho. Co zrobić, jak po kolejnej nocy, 2-3-godzinnego snu, przychodzą już różne myśli? W tym agresja na dziecko, której sama się boję. Boję się, nie, po prostu chce mi się zrobić mu krzywdę albo sobie i psychika nie wyrabia. To pierwsze, co może powiem, że jeśli są takie uczucia dłużej, to żeby wziąć jakby odpowiedzialność, się skonsultować może indywidualnie, nie wiem, no tak, czy już jakby tutaj powiedzmy, że... Słuchajcie, to jest tak, że kiedy my... przez dłuższy czas nie dosypiamy, nie mamy możliwości odpocząć, nie mamy momentu na wyregulowanie się, na zadbanie o siebie, na zjedzenie pożywnego posiłku, na odpoczynek, na to, żeby o siebie zadbać. Nie mamy chwili bez dziecka, nie mamy chwili przyjemności dla siebie, nie mamy chwili, kiedy ktoś nam masuje stopy, a nie my komuś i tak dalej. No to nie ma cudów, w którymś momencie zacznie nam być bardzo trudno i to bardzo trudno może oznaczać w którymś momencie, że będziemy myślały o zrobieniu krzywdy sobie, o zrobieniu krzywdy dziecku. To jest absolutnie moment, kiedy my potrzebujemy coś zmienić, kiedy potrzebujemy sięgnąć po wsparcie. I teraz uwaga, tak, z jednej strony wsparcie specjalistyczne, w takim sensie, że prawdopodobnie jest coś takiego, o czym ja potrzebuję porozmawiać. Prawdopodobnie potrzebuję jakiejś drugiej osoby, która będzie w stanie mi pomóc ułożyć taki plan dnia i tygodnia, żebym ja jednak była w stanie zadbać też o siebie samą, ale potrzebuję też wsparcia instrumentalnego, a więc wsparcia drugiej, trzeciej, czwartej czasami osoby. Trzeba całej wsi, żeby chować dziecko. Oczywiście, że tak, żeby się
tym dzieckiem zająć. Nie ma cudów, dziewczyny. Jeżeli nie macie wsparcia przy opiece nad dzieckiem, nie dosypiacie, nie dojadacie, nie możecie się wyregulować, wszystkie wasze potrzeby są niezaspokojone, to po prostu nie da rady. Potrzebujemy dodatkowych osób, żeby sobie z tym poradzić. Kiedy przychodzą nam do głowy takie myśli i się utrzymują, że zrobię krzywdę sobie, zrobię krzywdę dziecku, sięgamy po pomoc, każdą możliwą, każdą dostępną pomoc, w tym również pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną, a jeżeli mamy łatwiejszy dostęp do psychiatry, to również konsultujemy się psychiatrycznie. I nie bójcie się psychiatry, bo to też nie jest tak, że wiecie, jest taki obraz, że psychiatra to jest taki lekarz w białym kitlu, który marzy tylko o tym, żeby każdego nafaszerować jak największą ilością leków. Jest wielu wspaniałych psychiatrów i też się naprawdę nie ma się co bać. Jeśli to jest akurat dla mnie ważne, żeby powiedzieć, też był taki moment w swoim życiu, że korzystałam z pomocy psychiatry i często jest tak, że ludzie się boją iść do psychiatry, a w momencie, kiedy pójdziecie, może się okazać wprost przeciwnie, że to nie jest tak, że was nafaszeruje, tylko powie, wystarczy psycholog. Tak, oczywiście, że tak. I często albo powiem w ogóle, proszę sobie odpocząć, więc nie jest tak, że psychiatrzy wszyscy marzą o tym, żeby człowieka naszprycować lekarstwami i czasami warto pójść po prostu jak do lekarza, po prostu nasięgnąć opinii i może wam zejdzie wielki ciężar z barków. Może to jest w ogóle coś zupełnie innego. Tak, a jeśli nie chcecie iść do jakiegoś randomowego lekarza czy lekarki, ja to też totalnie rozumiem, bo to są trudne tematy, nie? Szczególnie w macierzyństwie. Czasami do kilku trzeba pójść i sprawdzić. Tak, jak wszystko. Na grupie O Matko Depresja na Facebooku dziewczyny sobie polecają sprawdzonych specjalistów i specjalistki. Możecie tam po prostu wpisać, jakie miasto potrzebuje, w jakim mieście szukacie. Można też się konsultować online, to jest też ważne, nie? Teraz zwłaszcza jest mnóstwo. Czasami się wycofujemy z sięgania po wsparcie, bo nam się wydaje, że w naszym mieście na przykład nie ma takich specjalistów. W porządku, można się online konsultować, lekarze mają możliwości wystawienia e-recept. Naprawdę warto z tego korzystać. Nie warto zostawiać siebie bez pomocy w takim stanie, kiedy no jest nam bardzo, bardzo trudno. No i tu jest bardzo trudne pytanie i nie wiem, czy będziemy w stanie na nie odpowiedzieć. Co jeśli jest się samotną matką i nie ma się nikogo? Teraz się mówi często też samodzielną mamą, tutaj akurat jest samotną, więc ja cytuję. Okay. I nie ma komu przyjąć dzieci, żebym ja się mogła wyciszyć. I to jest bardzo trudna sytuacja. I jeszcze zanim w ogóle powiem, to chciałam powiedzieć, że szanuję bardzo wszystkie mamy, ogólnie szanuję, ale samodzielne mamy podwójnie czy potrójnie, bo nie wiem jak to robicie i wielki szacunek po prostu. No i teraz znowu, to jest, kiedy ja nie mam na przykład w nocy możliwości liczyć na kogokolwiek, to znaczy, że ja potrzebuję w dzień jak najbardziej o siebie zadbać, wykrajać po prostu dla siebie każde 5 minut, każde 15 minut, korzystać z każdej okazji, kiedy ja mogę w jakikolwiek sposób zorganizować sobie tę przestrzeń na odpoczynek. Nie wiem, w jakim wieku jest dziecko, ale warto szukać opieki dodatkowej, warto szukać te dodatkowe pary rąk. Jeśli w nocy to jest niemożliwe, no to jest trudne, ale wtedy próbujemy tę swoją baterię naładować w ciągu dnia. I w taki sposób, żeby te noce były trochę bardziej znośne. Istnieją asysty nocne, to jest też ważne. Bardzo droga opcja, ale jest. Natomiast istnieje taka opcja, warto próbować. Może wytłumacz, czym jest asysta nocna. Czyli po prostu przyjeżdża do nas. Czyli o czym marzycie? Czyli to są często osoby albo takie, które są opiekunkami, albo czasami położnymi wtedy zupełnie malutkich dzieci, albo dulami, czyli takimi osobami, które potrafią się zająć dzieckiem i wtedy możemy z takiego koła ratunkowego, z takiej szalupy ratunkowej skorzystać. Chociaż raz na jakiś czas, żeby sobie troszkę tej ulgi przynieść. No i wtedy próbujemy też szukać wsparcia w innych osobach, w rodzinie po prostu. Mówimy o tym, że jest nam trudno, bo naprawdę takie samodzielne przechodzenie przez wczesne macierzyństwo, zresztą przez każde, na każdym etapie macierzyństwa, jest naprawdę bardzo, bardzo trudne i czasami mamy w sobie taki pomysł, że ja właśnie teraz światu pokażę, że ja to zrobię sama. Można spróbować, ale naprawdę nie jesteśmy jako gatunek stworzone do tego, żeby w pojedynkach wychowywać dzieci. Więc tutaj na pewno trzeba szukać dodatkowych osób do pomocy. Jeśli nie w nocy, to na pewno w ciągu dnia. Tutaj Angelika ma do mnie pytanie, od jakiego wieku można stosować takie olejki rozpylacze dzieciom? Te, z którymi ja pracuję,
one są od trzeciego roku życia, tak formalnie, natomiast są tak delikatnie sformułowane, że już mamy używają około 8 miesiąca, 12 miesiąca do masażu. Natomiast jeśli chodzi o rozpylenie, ono jest bardzo delikatne, nigdy nie rozpylałam przy samej główce, tylko na przykład można kawałeczek gdzieś na kocyku, więc jeśli chodzi o rozpylenie, to już można u takiego, myślę też, 8-miesięcznego dziecka tutaj na spokojnie użyć. Jeszcze sobie zerkam, jeszcze mam jedno pytanie, tutaj było ich bardzo dużo, więc muszę je wszystkie tutaj przełożyć. A w międzyczasie napiszcie nam, dziewczyny, jaka jest jedna rzecz, którą planujecie zastosować? Dziś albo jutro, jedna. No skoro tutaj jesteśmy, poświęciliśmy wszyscy czas. Tak, dobrze jest się ze sobą umówić na coś, z czym ja wychodzę stąd. Z jedną, nie musi być ze wszystkim od razu, prawda? Małymi kroczkami. Ostatnie w sumie pytanie, tutaj, które też znalazłam, jest od Marty. Ale nie wiem, czy to jest do końca związane z tematem, bo bardziej jest o dziecku, że może ja przeczytam, spróbujemy. 3-latek wybudza się w nocy i przychodzi do rodziców do łóżka każdej nocy. Śpi z babcią czy ciocią? Jak śpi z babcią czy z ciocią, to śpi całą noc. Ja chciałam powiedzieć, że spałam z babcią moją do 13 roku życia. Tak. Nie chcę, Marta, nie wiem, czy się pocieszyłam, czy nie, ale bardzo dobrze mi się z babcią spało. Czy jakieś pomysły, jak to zmienić? Nie wiem, czy to jest akurat temat. Szczerze, najbardziej bym proponowała tego nie zmieniać. Jeśli 3-latek przychodzi, to znaczy, że ma taką potrzebę bycia blisko, to jest znowu ta potrzeba dotyku, to jest bardzo blisko powiązane z poczuciem bezpieczeństwa i to jest, chcę to bardzo wyraźnie powiedzieć, absolutnie w normie, że 3-letnie dziecko przychodzi do rodziców w nocy. Fajnie, że samo zasypia, bo rozumiem, znaczy samo, to znaczy pewnie w swoim gdzieś łóżeczku, albo tam jest odkładane i pewnie jakiś czas śpi w tym swoim pokoiku, czy w swoim łóżeczku, natomiast później przychodzi, bo potrzebuje się przytulić, bo potrzebuje tej bliskości, potrzebuje poczuć zapach rodziców, potrzebuje po prostu być blisko, totalnie naturalne, to jest jemu potrzebne, żeby się czuł bezpiecznie. Jak najdłużej to poczucie bezpieczeństwa w dzieciach budujemy po to, żeby one mogły to mieć w dorosłym życiu. Zobaczcie, to, że tak wiele z nas doświadcza depresji, zaburzeń lękowych w swoim dorosłym życiu, jest o tym, że my nie zaznałyśmy poczucia bezpieczeństwa, tej najbardziej podstawowej potrzeby nie doświadczyłyśmy, jak to jest, kiedy ona jest zaspokojona. I w związku z tym w życiu dorosłym bardzo często na tym takim chwiejnym fundamencie. Czyli proponujesz tego. Po prostu nie zmieniajcie tak. Ja wiem, że po 3 latach to może być już uciążliwe w pewnych momentach, ale po prostu to dziecko tego najwyraźniej potrzebuje. Tym bardziej, że kiedy śpi z inną osobą, czyli ma to ciepło, ma ten dotyk, czuje się bezpiecznie, to nie wędruje, tak? Więc to jest dla mnie absolutnie o tym, że ono tego potrzebuje i nie warto tego zmieniać. Ja mam jeszcze jedno pytanie od Justyny. Jakie stężenie polecasz, i sama mieszam olejki z olejem migdałowym do masażu stóp 6-miesięcznego dziecka? Nie odpowiem na to pytanie, bo musiałam wiedzieć, jakie masz olejki. To jest tak, że kiedy formujemy pod kątem aromaterapii emocji czy dla dzieci, to ja z takiego zioznawczego i aromaterapeutycznego punktu widzenia biorę każdy olejek i do każdego olejku i do mieszanki daję stężenie, tak żeby ono nie podrażniało, miało działanie, było delikatne, nie zostawiało tutaj, nie robiło właśnie podrażnień. Także tutaj no nie odpowiem na nie, bo nie wiem co masz i to jest tak jak z ziołami, trzeba mieć wiedzę, żeby wiedzieć, które zioła z którymi połączyć, więc nie wiem czego to dotyczy. A teraz mi napisała Justyna, że ma lawendę i rumianek od ciebie. Wiesz co, ciężko jest mi odpowiedzieć na to pytanie, bo nie wiem teraz ile masz tego oleju, to jest taka stricte formulacja, przepraszam, robię formulację na żywo i nie biorę za nią w 100% odpowiedzialności teraz, bo musiałam się zastanowić, ale wzięłabym pewnie 30 ml oleju bazowego i wzięłabym 3 krople lawendy. Jak masz rumianek, ode mnie masz rumianek rzymski i 3 krople rumianku rzymskiego. Nawet na 50 ml to powinno wystarczyć. To tak bym zrobiła. Rumianek rzymski jest bardzo intensywny, a będzie za dużo, to weź jedną kroplę. Wzięłam 3 krople lawendy, jedną kroplę rumianku rzymskiego na 50 ml olejku bazowego i zobaczyła. Lepiej od mniejszej ilości zacząć i potem od większej. Do masażu też często pytacie, czym masować. U nas mamy aromabazę specjalnie zrobioną pod to, żeby
był fajny pocisk na skórze i żeby nie zostawało długo tłusta rzecz, ale też mamy, używają właśnie oleju migdałowego, często z pestek moreli kokosowego, Wam nie bardzo polecam, strasznie tłuste to jest, osobiście nie lubię i Wam zostawiam. Dobra, słuchajcie, kochani, kochane, mamy to, chcecie spać. Tak, bo ta herbata tak ma działać, nie? Bo nie spałaś w nocy. Bo nie spałam, tak, to mi się chce spać. Dokładnie, słuchajcie, bardzo Wam dziękujemy. Jest to dla mnie olbrzymia przyjemność, też, że mogłam tutaj z Joanną porozmawiać. To, że jesteście tutaj, tak naprawdę nie dla nas, tylko dla siebie. I chciałam, żebyście też sobie teraz bardzo pogratulowały. Możecie sobie, jeśli przecież taką potrzebę, położyć rękę na sercu, pooddychać do tej ręki. Że kurczę, tyle rzeczy nie można robić. Dzień był ciężki, jutro będzie kolejny, ale jesteście tutaj z nami, chcecie sprawić, żeby świat był odrobinkę lepszym miejscem, więc jest to dla mnie zawsze olbrzymia radość, też trochę stres. Ja przyjechałam z Tarnowa do Warszawy. Mamy teraz dużo pracy, też będziemy dziurawiec zbierać właśnie teraz. Tą herbatę Dobry Sen robimy. W ogóle sprawdźcie sobie skrzynki pocztowe, to będzie coś więcej o herbacie. Ale jest to dla mnie zawsze olbrzymia radość. Dziękuję, tutaj też nie widzicie całego mojego zespołu, który był i podpowiadał, panów tutaj realizatorów. Podziękował Wam ktoś kiedyś za realizację na żywo? Nie, panowie mówią, że nie, więc pierwszy raz. Proszę bardzo, bardzo dziękujemy. Bardzo doceniamy, dzięki wielu osobom tak naprawdę to się mogło wydarzyć. Tobie również bardzo dziękuję. I mam nadzieję, że będziemy mieć chociaż jedną rzecz. Zapisz, jeśli nawet nie napisałyście tego tutaj, to jak skończymy, zapiszcie sobie na karteczce, nie jakiś układ, ale jedną rzecz, bo czasem się powie jedno zdanie, nawet z głupa, jedno zdanie gdzieś tam komuś zarezonuje, zawibruje i też przynajmniej ja po to te rzeczy robię, po to robimy takie akcje, są dla Was i jak jest chociaż jedna osoba, której życie też odrobinkę się zmieni, to warto. Więc zapraszamy Was serdecznie, pamiętajcie, do mnie możecie na klaudynahebda.pl. Wszystkie rzeczy związane z aromaterapią, też dla dzieci. Kto jest zapisany, może sprawdzić maila, tam się więcej dowiecie o miksturach. Joanno, do Ciebie gdzie trafić? Najlepiej na profilu O Matko Depresja na Instagramie, na Facebooku i strona, dwie strony. Mogę? Oczywiście, jesteś moim gościem, możesz wszystko. I strona joannafrejus.pl to jest taka strona, na której przeczytacie więcej, gdybyście chciały, a strona czułewojowniczki.pl to jest strona, na której przeczytacie więcej o procesie online'owym dla mam, takim, podczas którego uczymy się regulowania emocji, uczymy się czułości do siebie, uczymy się technik terapii poznawczo-behawioralnej, którą tak lubisz, ale też technik terapii... Różne rzeczy lubię, ale ją też lubię. Jest tam też duży kawałek o autonomicznym układzie nerwowym. Mm-hmm. Dzisiaj bardzo dużo, więc jak najbardziej tam... Tak troszeczkę było tak naprawdę. No, wiesz, spokojnie, malutkimi kęsikami. No. Także czułewojowniczki.pl, bardzo wysoko. I oddychanie przez pięty, pamiętajcie, prosta rzecz. Bardzo Wam dziękujemy. Trzymajcie serdecznie. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, ja mogę powiedzieć do Joanny, to na jej profilach, rozumiem? Tam znajdziecie. Do nas na pytanie mapa.hebda.pl, zwłaszcza jeśli macie o aromaterapię snu dla dzieci czy dla dorosłych, też moje dziewczyny są. Dziękuję Wam jeszcze raz, to była dla mnie olbrzymia przyjemność. Do zobaczenia, do sczytania. Przepraszam, napiłam się herbaty za dużo, tak jest jak się pije i gada. Bardzo dziękujemy. Widzicie jakie poświęcenie? Wszystko po prostu, żeby powiedzieć. I to znaczy, słuchajcie, żeby dziękować zawsze jest dobry czas, nawet jak się Wam odbija. I żeby być wdzięcznym. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz. Tutaj wszyscy padli. Do zobaczenia. Pa, pa. Ciao. Zobaczymy, kto dotrwał do końca wtedy.